Podkreścia Ośrodka Studiów Wschodnich Wita państwa bardzo serdecznie. Andrzej Kochut. 7 maja na zjeździe w Berlinie niemieccy Hadecy przyjęli nowy program partii. To jest pierwsza taka aktualizacja programu Hadeków od 2007 roku, a więc tak naprawdę od wczesnego etapu rządów Angeli Merkel. A ponieważ CDU, CSU jest w tej chwili liderem sondaży w Niemczech, i wszystko na to wskazuje, że na tym miejscu pozostanie do wyborów do Bundestagu, warto się temu nowemu dokumentowi programowemu przyjrzeć bliżej. Dlatego dziś porozmawiam z analitykiem. OSW Kamilem Firmarkiem. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Jaki jest główny kierunek tej zmiany, która była potrzebna Hadekom? Po co oni tak naprawdę dokonali po, no, jeszcze nie dwóch dekadach, ale kilkunastu latach aktualizacji swojego programu? Kierunek, który w Tyczono tym dokumentem jest jednoznacznie konserwatywny, powrót do korzeni, można powiedzieć, a tak naprawdę jest to zakończenie symboliczne Ery Merkel, czyli po tych latach, gdy przestała być zarówno przewodniczącą partii, jak i po przegranych czy oddaniu władzy na rzecz SPD w ramach Hadecji doszło do oczekiwanej zmiany władzy i po wielu perypetriach ostatecznie Friedrich Merz wygrał te wewnętrzne wybory i jego takim naczelnym hasłem, z którym w zasadzie już wtedy szedł do tych wewnętrznych wyborów w Hadecji, no był powrót do, do tradycji w ramach CDU, no a to jest, to jest konserwatyzm, z tym, że Należy powiedzieć, że to jest taki konserwatyzm nowoczesny, w takim sensie, że on nie kopiuje bezpośrednio starych wzorców, tylko stara się go dociąć do tych wyzwań, z którymi Niemcy mają się mierzyć w następnych dekadach, bo na podstawie tego programu, który został przyjęty nie tak dawno, dopiero zostanie stworzony program na wybory do Bundestagu w 2025 roku, jak i wszystkie takie pośrednie jakieś dokumenty. One się będą właśnie do tego manifestu odwoływały. No dobrze, to w takim razie na czym polega współczesny niemiecki konserwatyzm? On jest bardzo wyraźny w tym dokumencie w kilku takich charakterystycznych punktach. Zacząłbym od terminu, który przyświecał w trakcie... Ponad dwuletniej pracy nad tym dokumentem, to w ogóle jest może jeszcze warto powiedzieć o formie, jak pracowano nad y, przygotowaniem tego. Programu zasadniczego, Grundzac Program po niemiecku. Otóż szereg konferencji, najpierw wewnątrz partii na takim poziomie zarządu, później różne koła tematyczne i regionalne, kilka konferencji, tak aby ten proces łączył całą partię. I to było ważne również ze względu budowania takiego poczucia, co Robi CDU w opozycji, bo z jednej strony, oczywiście, Merz w Bundestagu wychodził na mównicę i krytykował y, kanclerza Scholza. Natomiast, żeby w partii nie powstała pustka i taka, y, żeby była cały czas gotowość i mobilizacja wewnętrzna, no to właśnie y, wymyślono. Potrzebę nowego programu, a za tym stoi w zasadzie jeden człowiek, Karsten Lineman, który został również na tym zjeździe, potwierdzony czy wybrany po raz kolejny na sekretarza generalnego HDC. Bardzo ważna funkcja i człowiek, który na pewno w przypadku wygrania przez Hadeków wyborów w 2025 roku będzie odgrywał ważną rolę. Ale wracając do Twojego pytania o te. Główne filary konserwatyzmu w tym nowym programie zacząłbym od light kultur, czyli od kultury przewodniej, tak moglibyśmy to przetłumaczyć, która przewija się przez ten program w wielu miejscach. To w ogóle jest termin, który jest związany z jednej strony z Mercem. W 2000 roku już Merc, który wtedy był również jednym z liderów Hadecji, wprowadził go na niemieckie salony polityczne. Sam termin kultury przewodniej jest starszy z połowy lat 90. i profesor Tibi stoi za ukuciem tego terminu. On wtedy mówił, że light kultur ma określać konsensus społeczno-polityczny bazujący na europejskich wartościach. To jest w zasadzie hasło, które za dużo nic nie mówi. Może znaczyć cokolwiek, ale rozumiem, że w dobie multikulturalizmu, wieloetnicznego składu niemieckiego społeczeństwa potrzebny jest pewien konsensus, co do którego wszyscy się zgadzają. Tak, i Hadecji właśnie bardzo zależy na tym, aby położyć ogromny nacisk na to, aby wszyscy, którzy przychodzą do Niemiec, uchodźcy, migranci, albo ci, którzy już tutaj są od kilku pokoleń, ale nie do końca są zdaniem Hadecji, zintegrowani ze społeczeństwem niemieckim, aby do tego light kultur, do tej kultury przewodniej się przyznawali, przy czym problem ze zdefiniowaniem tak naprawdę tego pojęcia jest szeroki on dotyczy również polityków Hadecji, którzy jeżeli są pytani przez dziennikarzy w takim bezpośrednim starciu, no dobrze, przyjęliście ten program i, i super, że to się tam znajduje, natomiast proszę dookreślić tak naprawdę co to jest, no to tutaj zaczynają się schody. W samym programie jest próba powiedzenia, że jest to otwarty na świat patriotyzm i duma z Niemiec. Jest oczywiście wskazanie, że Niemcy Przyznają się do swojej odpowiedzialności i winy za to, co y, zrobiły w historii. Jest mowa o tym, że samo light kultur y, ma być rozumiane jako przestrzeganie konstytucji, zasad tolerancji, odwoływania się do niemieckiej tradycji czy rodzimej kultury i języka. Przy czym y, no właśnie to są takie zestawy sloganów, które w zasadzie mogą dotyczyć każdego każdej sytuacji debata o light kultur w zasadzie po 2015 roku była bardzo obecna w niemieckich mediach i wtedy częściowo starano się doprecyzować czym jest kultura przewodnia w Niemczech oczywiście robili to HDC, starając się położyć nacisk na najważniejsze zagadnienia i bardzo myślę ciekawy był tutaj artykuł Tomasa Meziera, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, który starał się pokazać, jakie elementy powinien w sobie zawierać, powinno zawierać to określenie. I on mówił na przykład o kwestiach takich jak powitanie w Niemczech, czyli że chodzi o Podanie ręki czy pokazanie swojej twarzy, żeby nie było to zasłonięte. Mówił także o znajomości niemieckiej kultury czy historii, a także stosunku do Izraela, czyli takie w zasadzie różnorodne rzeczy. I chadecy chcieliby, aby wszystkie osoby, które w Niemczech na stałe przebywają, utożsamiały się z takim. Obrazem. Czyli light kultury jest bardzo całościowa, tak naprawdę dotyczy nie tylko pod, postaw, powiedzielibyśmy, patriotycznych, ale także pewnej kultury osobistej w życiu codziennym, a także pewnych, powiedzmy, konsensusu co do pewnych poglądów, nawet w polityce zagranicznej. Właśnie, i przez to tak, bo tam jest też również mowa o, o uznaniu, czy, czy stawianiu się za Izraelem na przykład, czy też o Unii Europejskiej, albo o związaniu z Zachodem, czyli bardzo, bardzo szerokie ramy. Ten program CDU nie konkretyzuje y, Light Kultur w ten sposób. No, to jest zrozumiałe. W ogóle sam program zasadniczy co do zasady właśnie ma być dość ogólnym. Y, Manifestem, tak aby na jego podstawie można było w przyszłości tworzyć różne, bardziej szczegółowe programy, ale w wielu miejscach, także w trakcie tego trzydniowego kongresu, na którym przyjęto to, ten dokument, właśnie słowo light i odwoływanie się do niemieckiej tożsamości było bardzo ważne dla tych, dla tych delegatów i to był taki zasadniczy filar. Kolejnym elementem, który tworzy trzon tego nowego programu, to jest kwestia migracji. Tutaj znowu widzimy różnicę w podejściu do tego tematu wobec Ery Merkel, i partia potrzebowała dobrych kilku lat, aby uporać się wewnętrznie z tym zagadnieniem, i ewidentnie ten grundzac program wskazuje na dążenie do ograniczenia migracji. Tam są oczywiście odwołania do tego, że należy chronić granice Unii Europejskiej poprzez również zapory fizyczne, płoty i tak dalej. Myślę, że najciekawszym elementem jest wskazanie, że wnioski o azyl. Mogą być również, dotyczące Niemiec, mogą być również rozpatrywane poza granicami Unii Europejskiej. To jest to, z czym mamy w debacie w tej chwili do czynienia z Wielką Brytanią, gdzie i jak można te wnioski składać, czy częściowo z Włochami. I Niemcy, właśnie taki model, czy Hadecja, będąc precyzyjnym, taki model widzi w przyszłości do, dla Niemców również, że w jakimś państwie. On, ono nie jest oczywiście doprecyzowane w tym dokumencie. Będzie można złożyć wniosek o azyl. Tam zostanie on rozpatrzony i w przypadku y, wypełniania tych warunków osoby, którym te, ta, ta forma ochrony zostanie przydzielona, w tym państwie, nie w Niemczech, Będą mogły otrzymać tę, tę pomoc. Czy ta korekta kursu jest wymuszona również do pewnego stopnia sytuacją polityczną, w której Hadecja jako ta siła mainstreamowa musi znaleźć swój głos w kwestii imigracji na tyle sceptyczny, by przekonać do siebie tych, którzy dzisiaj w, Niemce, w Niemczech widzą negatywne konsekwencje tych fali imigracyjnych z ostatnich lat, ale z drugiej strony łagodniejszy niż proponuje to AFD, ścigająca się z Hadekami w tej kwestii i Produkująca dużo bardziej radykalne rozwiązania na czele z tymi pogłoskami, które pojawiły się jakiś czas temu o deportacji, masowych deportacjach ludzi nieurodzonych w Niemczech. Tak, bez wątpienia. To jest po pierwsze najważniejszy temat w tej chwili w Niemczech społeczno-polityczny, a po drugie, właśnie ten strach przed AfD, przed ich narracją i proponowanymi rozwiązaniami i przekonywaniem do siebie dużej części zwolenników tej. Spektrum konserwatywnego. Co widać w sondażach? W tej chwili sondaże w ogóle wyglądają tak, jak wspomniałeś na początku: HDC cieszą się poparciem około 30% społeczeństwa, natomiast drugą partią jest AfD, której w ostatnich tygodniach to poparcie lekko drgnęło do poziomu 17%, 18%, 19%, ale jest to cały czas druga siła polityczna w Niemczech. I kwestia zmiany podejścia Czy zaostrzenia podejścia do migracji właśnie ma na celu, po pierwsze, pokazanie, że HDC jako konserwatyści chcą bardziej chronić swoje społeczeństwo. Państwo, Niemcy przed nielegalną imigracją, z drugiej strony ma odebrać to paliwo polityczne AFD. I po trzecie, co też jest bardzo istotne, ma zakończyć wewnątrz Hadecki spór o to, jakie podejście reprezentować na zewnątrz w kwestii imigracji. I to nie jest tak, że ten spór raz na zawsze zostaje przesądzony, dlatego że Hadeccy to jest. Hadecy. Mam na myśli samą CDU, to jest partia, która liczy y, niespełna 400 tysięcy członków. W związku z tym tych y, nurtów w y, tym ugrupowaniu jest kilka i są również bardziej liberalne z dużych landów, na przykład NRW, największy niemiecki, najbardziej ludny niemiecki land, y, czy z y, północy Szlezwich-Holsztyn. Tam to podejście do migrantów jest dużo bardziej liberalne, ale na ten moment i w tym dokumencie y, wygrała opcja. Ograniczenia y, migracji. Zwróciłbym jeszcze uwagę na dwa y, elementy w tym programie, które świadczą o konserwatyzmie, a jednocześnie o zakończeniu tej ery Merkel. I to jest kwestia odwołania do y, korzeni chrześcijańskich i do Boga. Bardzo często przejawia się y, ten element. Co więcej, y, na samym y, zjeździe partii właśnie. Z, Wprowadzono szereg poprawek, które jeszcze mają wzmocnić wydźwięk chrześcijański tego dokumentu. I kolejna rzecz to jest kwestia wojskowości Bundeswehry. Sam Merc, przewodniczący partii, wskazując na główne wyzwania, mówił oczywiście o zagrożeniu ze strony Rosji, o utrzymaniu wsparcia dla Ukrainy i o potrzebie wzmocnienia, modernizacji niemieckiej armii. Tam pojawił się postulat powrotu do. Wycofanej czy zawieszonej w 2011 roku kwestii poboru do niemieckiej armii. On został w ten sposób rozwiązany, że postuluje się wprowadzenie roku służby na rzecz Niemiec. I on może być zarówno w takiej wersji wojskowej, czyli po prostu, że ktoś idzie służyć do niemieckiej armii, a może być to tak, że ktoś pełni ten rok służby w organizacji na rzecz społeczeństwa niemieckiego. To jest też dłuższa debata w Niemczech nad tym, jak. Abstrahując od wyzwań militarnych, angażować y, młodych ludzi na rzecz niemieckiego społeczeństwa, także w kontekście migracji, żeby te osoby bardziej czuły się y, z Niemcami y, związane. Dwa duże tematy otwarłeś, to zacznę od pierwszego, czyli od tych odwołań do chrześcijańskiej tożsamości, chrześcijańskich wartości. To oczywiście nie powinno. Dziwić w programie partii chadeckiej, choć w Niemczech nie było aż takie oczywiste w ostatnich latach. Mam pytanie, jak to się łączy z coraz większym odsetkiem muzułmanów żyjących w Niemczech, jak hadecja podchodzi do nich, jak ten program stara się zaadresować fakt jednak zmieniającego się charakteru niemieckiego społeczeństwa? To była jedna z bardziej y, intensywnych debat, prowadzona już na długo przed y, zjazdem i uchwaleniem tego programu. Jak y, Zaakcentować swoją otwartość na, na wyznawców islamu, czy szerzej również na migrantów z innych kręgów kulturowych niż chrześcijaństwo. I tutaj ścierały się dwie pozycje. Jedna, która mówiła o tym, że musimy Bardziej kontrolować na przykład społeczności religijne, muzułmańskie w Niemczech, jakieś formy na przykład nauki dla imamów na niemieckojęzycznych uniwersytetach w Niemczech. Do tej pory jest z tym duża trudność. Część z tych osób, które Nauczają w meczetach, po prostu jest delegowana z Turcji, i to Hadecy bardzo na to zwracają uwagę. Z drugiej strony chciano zaakcentować, że duża część z tych osób od wielu lat stanowi część społeczeństwa niemieckiego. I kilka lat temu niemiecki prezydent Christian Wulff ukuł takie powiedzenie, że islam jest częścią Niemiec. To wówczas jako hadek było dla niego jedną z takich bardziej kontrowersyjnych rzeczy, którą pamiętamy po tamtej prezydenturze. Natomiast w tym programie ostatecznie zdecydowano się na takie sformułowanie, że muzułmanie, którzy podzielają nasze, Czyli niemieckie wartości są częścią Niemiec. To ma z jednej strony właśnie zaspokoić te dążenia do zaakceptowania tych osób i uwypuklenie tego, że one są od wielu lat częścią niemieckiego społeczeństwa. Z drugiej strony pokazuje, że te osoby, które. Sprzeciwiają się tym wartościom, przy czym one są niedookreślone, też trochę w kontekście całego programu należy czytać, no one y, są poza y, marginesem niemieckiego społeczeństwa. Czyli z pomocą przychodzi ta Light Kultur, kultura przewodnia, o której rozmawialiśmy wcześniej. Tak, ona dla Hadeków ma być takim wyznacznikiem, jakąś pomocą w analizowaniu y, całego dokumentu. Porozmawiajmy o tych kwestiach obronnych, bo one wydają się szczególnie ważne, jak właśnie dzisiaj Hadecja podchodzi do kwestii. Wojny na Ukrainie, zagrożeń płynących ze strony Rosji, samego NATO, jak widzi rolę Niemiec w ramach tego systemu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest jedną z tych rzeczy, która dla Hadeków jest wpisana w ich programowe DNA, i od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie, to HDC jest tą siłą w Niemczech, która pcha kanclerza Scholza czy Naciska, wywiera presję na to, aby ta pomoc była coraz większa, i to miało też odzwierciedlenie w trakcie tego zjazdu, i jest zaakcentowane. W dokumencie przyjętym nie tak dawno. Przede wszystkim HDC zwracają uwagę, że Rosja jest zagrożeniem i nie może być partnerem dla, dla Niemiec. I co więcej, jest tam, pojawia się sformułowanie, że bezpieczeństwo w Europie może być organizowane tylko przeciwko Rosji. Należałoby jednak powiedzieć, że HDC zarówno w tym dokumencie, jak i w wielu wystąpieniach, chociażby lidera partii Merca. Wskazują, że nie możemy traktować jako partnera tej Rosji, mają na, mając na myśli Rosji Putina, który, którą on kieruje. Zasadnicze pytanie polega na tym, co będzie, jeżeli Putin odejdzie, zmieni się forma rządów. Tutaj nawet w samym dokumencie jest takie sformułowanie, że mamy nadzieję, iż inna Rosja zostanie pewnego dnia uznana za partnera. To jest coś, co tak naprawdę oddaje pogląd Hadecji, ale ja myślę w większości niemieckiego, zarówno społeczeństwa, jak i establishmentu politycznego na kwestię Rosji. To znaczy, jeżeli dojdzie do zmiany władzy i takiej próby pokazania, że, że mamy do czynienia z inną Rosją, no to wtedy również stanowisko Niemiec i Hadecji stanie się bardziej otwarte na współpracę. Zresztą Merkel to kiedyś kilka lat temu bardzo dokładnie powiedział na jednym z wieców wyborczych, w którym mówił właśnie o Rosji. On wskazywał tam, że tak, to jest w tej chwili nasze największe zagrożenie, jedno z takich globalnych wyzwań, stąd... Konieczność, abyśmy zmodernizowali nasze siły zbrojne, musimy rozważyć zwiększenie wydatków chociażby na, na zbrojenia. Natomiast musimy też pamiętać, mówi Merc w, w tamtym wystąpieniu, że Rosja nie zniknie z naszej mapy świata, że zawsze będzie i tutaj cytat naszym sąsiadem. Co wywołuje dreszcze niepokoju, co Niemcy rozumieją przed, pod takim sformułowaniem. I że nie możemy odgrodzić się od Rosji żadnym murem. To znaczy, zawsze z tym, choć trudnym partnerem, ale jednak będziemy mieli do czynienia. I pokłosie tego postrzegania Rosji odnajdziemy również w tym dokumencie. To skoro poruszyłeś temat Rosji jako sąsiada Niemiec, postawię pytanie, czy w tym dokumencie znalazło się miejsce dla Polski. Znalazło się miejsce dla Polski. Dopowiem tylko, że jest również o poparciu dla perspektywy europejskiej i natowskiej Ukrainy, co pokazuje tak naprawdę, że chadecy. Popierają jednoznacznie te dążenia na takim bazowym poziomie. Tak, Polska znalazła się razem z Francją zarówno w jego wystąpieniu, w Merca wystąpieniu na zjeździe, w którym on wskazywał, że Francja czy ten rząd. SPD Zielonych i FDP prowadzi najgorsze od lat relacje z Francją, w domyśle on jak dojdzie do władzy to je zdecydowanie poprawi. Natomiast o Polsce jest wskazane zdanie w dokumencie, że należy rozwijać i pogłębiać stosunki w ramach trójkąta wajmarskiego i podobne sformułowanie znalazło się również w trakcie zjazdu i myślę, że, że Merc chciałby tutaj nie tyle zbalansować, co dołączyć do tego obrazka europejskiego Polskę. Inni partnerzy europejscy się nie znaleźli, na tę dwójkę zostało wskazane ze strony Hadeków. A gdzie w tym programie Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie? One w tej kwestii bezpieczeństwa zostały jasno zdiagnozowane. Jest, HDC wskazują, że USA jako największy partner Niemiec w kwestii bezpieczeństwa Takim gwarantem pozostanie i również wskazanie, że NATO jest tutaj bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa i należy zwiększać wydatki na obronność. To jest bardzo ważne w kontekście pytania, co z budżetem obronnym w Niemczech po wygaśnięciu tego słynnego pakietu 100 miliardów na zmiany, modernizacji Bundeswehry w kolejnych latach, co będzie, jak ewentualnie HDC dojdą do władzy. Także tutaj jest zdecydowane e, tak dla e, modernizacji, zwiększenia wydatków Bundeswehry, jak i dla NATO. To kontynuując i właściwie już kończąc ten przegląd relacji międzynarodowych Niemiec pod potencjalnymi rządami HDK-ów, zapytam jeszcze tylko o Chiny. Chiny pokazują się jako partner, który jest strategicznym wyzwaniem dla Niemiec i dla Europy, z którym należy utrzymywać kontakty handlowe, ale cały czas mając z tyłu głowy zagrożenie wywiadowcze czy ryzyka związane ze szpiegowaniem przez Chińczyków Niemiec, ale HDC akcentują. To strategiczne podejście, czego częst, za co często krytykują również obecny rząd, że należy patrzeć na Chiny nie tylko jako na partnera gospodarczego, ale właśnie jako na wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa i te dwa elementy łączyć, przy czym ten akcent jest położony na kwestię bezpieczeństwa. To zmieniając trochę jeszcze porządek i pytając o, o, o trochę inną kwestię, która również z perspektywy polskiej jest dosyć ciekawa, i jakie może być bazując na tym programie podejście Hadeków do kwestii związanych z ekologią, zieloną transformacją, gdzie nowi niemieccy konserwatyści widzą siebie w tym dylemacie, bo starzy europejscy konserwatyści z różnych państw często stawiają się w opozycji albo przynajmniej jako hamulcowi tych zmian. Czy tak widzi siebie nowa Hadecja, Hadecja w nowej wersji, czy wręcz przeciwnie? Tak, to było bardzo ciekawe w trakcie zjazdu, jak Merc opowiadał o takich programowych założeniach tego dokumentu. Wskazywał na konieczność dalszego działania na rzecz ochrony klimatu i popierał na przykład rozwój różnych nowoczesnych technologii w takim zamyśle, aby jak najszybciej zrealizować cele klimatyczne niemieckie. I Unii Europejskiej. To, co wyróżniało tamto wystąpienie Merca, jak również sam dokument, to jest dość, duży dość duże umiarkowanie w jego podejściu, to znaczy kwestie ekologiczne, energetyczne, OZE się pojawiały, ale nacisk na to, że nie koncentrujemy się na jednej technologii, tylko możliwie szeroko staramy się. Korzystać z tych technologii, które są dostępne, je modyfikować, tak, aby osiągnąć cele klimatyczne, i tu jest ważna informacja, która została wpisana do dokumentu, to jest kwestia w tym samym duchu, czyli otwartości podchodzenia do energii atomowej. To jest rzecz, która była ważna dla części Hadeków, ona nie jest wiążąca, nie przesądza o niczym, ale było ważne z powodów politycznych, aby sformułowanie o otwartości na energię atomową również znalazło się w tym dokumencie, to później na pewno w kampanii wyborczej będzie wykorzystywane w walce wyborczej, chociażby przeciwko liberałom, którzy bardzo się za tym opowiadają. HDC będą mogli wskazywać, że oni to również mają w swoim programie wyborczym i nie, nie ograniczają z przyczyn ideologicznych się tylko do na przykład do energii wiatrowej czy paneli fotowoltaicznych. W 2025 roku będziemy mieli wybory do Bundestagu. Wcześniej mamy wybory landowe bardzo ważne pod koniec tego, czy jesienią tego roku w landach wschodnich. Rozumiem, że ten dokument, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest tylko pewien dokument bazowy. Przed każdymi z tych wyborów HDC, jak również inne partie, będą prezentowały bardziej szczegółowe Obietnice wyborcze, propozycje programowe, które będą starali się później realizować, to jest tylko wyznaczenie pewnych ram i to nie w perspektywie najbliższej kadencji, ale patrząc na to, że poprzednia aktualizacja programu miała miejsce w 2007 roku, to jest plan na dekady. Tak, zdecydowanie tak, dlatego te ogólne sformułowania i brak wielu liczb czy konkretów, które należałoby wstawić w program typowo wyborczy. Przed wyborami, zarówno przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, jak i wyborami na wschodzie i do Bundestagu jesienią 25 roku, za każdym razem powstanie osobny, wielostronnicowy i szczegółowy dokument opisujący jakie plany ma Hadecja na daną kadencję tego organu i tak zrobią oczywiście wszystkie pozostałe partie. Natomiast ten Grunzac program, czyli dokument taki bardzo y, długoletni, on miał jeszcze funkcję y, do wewnątrz partii, aby ją y, zespolić wokół przywódcy, czyli, y, y, czyli Friedricha Merca, i miał y, pokazać, że Friedrich Merc, prezentujący ten program wyborczy, jest odpowiednim kandydatem tej partii na przyszłego kanclerza. W Hadecja będzie musiała podjąć jesienią bieżącego roku decyzję o tym, kto mają reprezentować jako przyszły możliwy kanclerz w tych wyborach. I to jest zawsze pewna rywalizacja wewnątrz partii, i ona w tym roku będzie przebiegała prawdopodobnie pod takim znakiem Frydericia Merca. Z drugiej strony. Zgodę na tę kandydaturę musi wyrazić również CSU, czyli ta siostrzana partia Hadeków z Bawarii, z bardzo silnym y, premierem Bawarii, Markusem y, Züderem, który co prawda sygnalizował już, że y, wyrazi zgodę na kandydowanie Merca, natomiast on jest na tyle y, zaskakującym i do pewnego stopnia nieobliczalnym y, przeciwnikiem politycznym, czy, czy w ogóle politykiem, że należy odczekać, co wydarzy się jesienią tego roku, a ta wewnątrz hadecka opozycja wobec Merca, czyli to bardziej liberalne podejście, jest uosabiane przez dwóch stosunkowo młodych premierów landów, właśnie Henryka Wysta z Nadrenii Północnej Westfalii i Daniela Günthera ze Szlezwiku-Holsztna. I oni prawdopodobnie w tym rozdaniu jeszcze poprą kandydaturę Merca w 2025 roku. Ale należy przyglądać się bacznie, co wydarzy się później, komu na jakim etapie może pośliznąć się noga, i oni na pewno takie błędy Merca wykorzystają. O konserwatywnym zwrocie niemieckich Hadeków, ale także trochę o przyszłości niemieckiej polityki, opowiadał Kamil Frymark. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.